zadaniach dotyczących funkcji często przydaje się wykres. Ale jak mamy go narysować, jeśli funkcja wydaje nam się zbyt skomplikowana? Na przykład f od x równa się 1 druga razy x minus 2 do kwadratu minus 1. Na pierwszy rzut oka nie wiemy, jak narysować wykres takiej funkcji. Ale mamy na to metodę. Należy zapisać tę funkcję w takiej postaci, z której będzie wynikać, jaki ma kształt i lokalizację w układzie współrzędnych. Mamy do czynienia z funkcją kwadratową, czyli jej wykresem jest parabola. Potrafimy narysować każdą parabolę ax kwadrat. Pamiętajmy, że im a jest mniejsze, tym ramiona paraboli są szerzej rozłożone. Po wykonaniu działań nasza funkcja przyjęła postać f od x równa się 1 druga x kwadrat minus 2x plus 1. Współczynnik przy x kwadrat jest równy 1 druga. Zatem nasz wykres będzie parabolą g od x równa się 1 druga x kwadrat przesuniętą o pewien wektor. Zaraz dojdziemy do tego o jaki. Jeśli g od x równa się 1 druga x kwadrat, to naszą funkcję f od x możemy zapisać w postaci f od x równa się g od x minus 2 minus 1. Zatem f od x przyjmuje dla tych samych argumentów wartości o 1 mniejsze od wartości funkcji g od x minus 2. Gdybyśmy potrafili narysować wykres funkcji g od x minus 2, to nasz wykres byłby przesunięty w pionie o 1 w dół. Brakuje nam jeszcze tylko informacji, jak narysować wykres funkcji g od x minus 2 równa się 1 druga razy x minus 2 do kwadratu. Zauważmy, że ta funkcja przyjmuje te same wartości, co funkcja g od x równa się 1 druga x kwadrat, ale dla argumentów większych o 2. Na przykład funkcja g od x przyjmuje wartość 0 dla x równego 0. A funkcja g od x minus 2 dla x minus 2 równego 0, czyli dla x równego 2. Zatem będzie miała ten sam wykres, ale przesunięty w poziomie o 2 w prawo. Podsumowując, aby otrzymać wykres funkcji f od x równa się 1 druga razy x minus 2 do kwadratu minus 1, wykres funkcji g od x równa się 1 druga x kwadrat przesuwamy o 2 w prawo i o 1 w dół, czyli o wektor 2 minus 1. Na zakończenie podajmy ogólny wzór na przesunięcie wykresu funkcji o wektor. Wyrażenie, które chcemy zilustrować, zapiszmy w postaci y równa się f od x minus a plus b, gdzie wykres y równa się f od x potrafimy narysować. Przesuwając go o wektor ab, otrzymujemy to, czego szukamy. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.